Witam Państwa serdecznie, z tej strony Paweł Jaworski, program W służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Tadeusz Jarosz, pseudonim Topacz, doktor, inżynier, emerytowany profesor ITB. Skrót od... Instytutu Techniki Budowlanej. Jestem wielce zaszczycony, że mogę Pana gościć w naszym programie. Panie Tadeuszu, jest Pan w czasie powstania żołnierzem Szarych Szeregów. Służył Pan Ojczyźnie w tych dla Ojczyzny bardzo ciężkich chwilach. W zeszłym roku była 80. rocznica, 27 września, rocznica powołania Szarych Szeregów. Tak. Także to jest wielka, okrągła data. Tak jest. I dla nas też okrągła data, bo 80. rocznica powołania Szarych Szeregów, no a dla mnie ten zeszły rok to był 90. rocznica mojego urodzenia. Urodziłem się we Lwowie. No, czyli urodziłem się w miejscu, które obecnie nie należy do Polski. Ale no, tak to się złożyło. Natomiast w związku z tym, że się urodziłem we Lwowie, to wraz z tradycją rodzinną, powiedziałbym z mlekiem rodziców, wyssałem patriotyzm obrońców Lwowa. Moja mama, rodowita lwowianka, no, pomagała starszej siostrze, która była studentką medycyny, była sanitarzką w okresie obrony Lwowa, a ojciec był w oddziałach, które przyszły na pomoc lwowiakom w okresie walk 1939 roku. Jest Pan zastępcą Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Także... Tak. Jestem, natomiast do Szarych Szeregów jako takich wstąpiłem w marcu 1943 roku, czyli niedługo przed słynną akcją Arsenał. I dla mnie zawsze rocznica Arsenału jest rocznicą mojego wstąpienia do Szarych Szeregów. Dlaczego to podkreślam? Bo przed wojną od 1937 roku byłem zuchem, byłem w konspiracji. Natomiast w 1939 roku zostałem już czynnym, można powiedzieć, żołnierzem, harcerzem Szarych Szeregów konspiracji i dosłużyłem się do rangi drużynowego. W 1943 roku w jesieni byłem już drużynowym w Zawiszy, a pseudonim mój, nie wiem, przedtem powiedziałem, czy Pan powiedział, pseudonim mój był Topacz. Herb rodowy Pana babci. To był herb rodowy mojej babci, dlatego ten pseudonim przybrałem, że no, śmieszne może, ale bo wstąpiłem do konspiracji i miałem wielki jęczmień na oku. Koledzy stwierdzili, słuchaj, to ty będziesz jęczmień. Mi się to bardzo nie podobało, jakże się mam być jęczmień. No i po 24 godzinach, czy może trochę więcej, przyszedłem na następną zbiórkę. Mówię, nie, ja będę Topacz, bo taki był herb mojej babci od strony mamy. Dodamy jeszcze, że jak Pan uczył się w szkole, dostawał Pan same jedynki. To było we Lwowie. We Lwowie miałem w szkole rzeczywiście same jedynki. Jak przyjechałem do Warszawy i koledzy, to było rok przed wojną, nie cały rok przed wojną, koledzy pytali mnie, jak tam w szkole było, jakie nas postępy w nauce. Mówiłem, no bardzo dobrze się uczyłem, miałem same jedynki. Co? Same jedynki? Żartujesz? No nie, wcale nie żartowałem, bo te same jedynki to były we Lwowie najlepsze stopnie. A w Warszawie jedynka to była pała, natomiast u nas we Lwowie czwórka. Piątki nie było, ale czwórka to było krzesełko. Jako, że siadaj, niedostatecznie. Jedyny stopień, który był tak samo we Lwowie, jak i w Warszawie, to była trójka, dostatecznie. Panie Tadeuszu, chciałbym Pana zapytać, jak było kiedyś w harcerstwie?
Wiemy, że teraz młodzi ludzie, no nie jest to takie proste, żeby młodego człowieka zwerbować do harcerstwa. Czy kiedyś było łatwiej? Jak było z patriotyzmem? Czy bardziej wiara pomagała tym osobom? Czy wychowanie z domu? Bo ja wiem, no w pewnym sensie tradycja pomagała, bo powiedzmy moja mama była harcerką ze swojej młodości, to w jednej z pierwszych drużyn skautowych jeszcze we Lwowie. Ojciec był skautem w Zakopanem, gdzie akurat zetknął się z Małkowskimi. Brat mój starszy też był w harcerstwie przed wojną. Cała rodzina. To tradycja właściwie rodzinna, że pokolenia na pokolenie to przechodziło. Czyli czuł pan się w obowiązku, to naturalna kolej rzeczy, wstąpienie do harcerstwa. Naturalna kolej rzeczy, rzeczywiście, no, tak trzeba, jak to się mówi, że no, co pociągało tego młodego człowieka, no, obozy, zbiórki. Ja, powiedzmy, wielkich obozów nie miałem przed wojną, no bo byłem za mały jako zuch, to tylko były wycieczki. Mój brat starszy był na obozie. Pamiętam, jak pierwsze dni na tym obozie przeżywał, to pisał listy, że tak mu niedobrze, że tak. Więc ojciec wsiadł w pociąg i pojechał, żeby syna przewieźć do domu, no bo już niedobrze tam się dzieje na tym obozie. Tymczasem jak ojciec przyjechał, to mówi, po coś, brat mówi, po coś tu przyjechał. Wszystko jest świetnie, wszystko dobrze. Bo właśnie każdy młody człowiek musi mieć tą przygodę. Dla nas w czasie okupacji było hasło ojczyzna, służba ojczyźnie, było to co innego. Natomiast zupełnie co innego było to w czasach pokojowych przed wojną. No, nawet taka piosenka, powiedzmy, harcerska, przedwojenna, o Patałachu, który, no, psuje nastrój i powietrze, piętna z niego nikt nie zetrze, Patałach. Więc biorą go pod włos, strzelają psztyki w nos, on robi krzyk, jakby się wścigł z siennika kozławik, Patałach. To dziki typ, Patałach, darmo żre chlip, czy rozum masz w pedałach, a ciało siano we łbie masz, Patałach, psia twarz. Ale no, Patałach to był taki właśnie ofiara, która nie potrafiła się znaleźć na tych obozach, prawda? Nikt nie chciał nim być. Co? Nikt nie chciał nim być. Tak, no nikt nie chciał być Patałachem. Oczywiście, no w każdej chwili no, na oku, że tak powiem, kolegów i no nie chciał się z nim nikt specjalnie, że tak powiem, czyli kolegować. Po prostu... Ale muszę powiedzieć, że harcerze, no już po wojnie, jak byłem już poza właściwie harcerstwem, w 1957 roku, po takim odnowie takiego pewnego rodzaju harcerstwa, okazało się, że drużyna, moja powojenna drużyna, to znaczy trzecia WDH, nie pojedzie na obóz. Dlaczego? Dlatego, że nie ma instruktora, który by podjął się tych wszystkich obowiązków obozowych. No bo okazało się, że ówczesny drużynowy nie miał 18 lat i wobec powyższego zebrała się grupa przedwojennych i wojennych i zaraz powojennych drużynowych, oczywiście nie w tym momencie pracujących już normalnie ludzi, któryśmy się umówili, że po 2-3 dni będziemy się zmieniać na tym obozie. I tu powiem na... I odbyło na Mazurach koło Szczytna i no, mnie przypadło w kolei, któremuś z kolei być na tym, na przyjechać na zmianę na ten, obóz i idziemy z tym, ja pamiętam, to był lekarz, również przedwojenny drużynowy trójki. Zmienialiśmy się, więc on szedł ze mną razem od stacji kolejowej. Idziemy,
w lesie stoi harcerz i idziemy, ale no, doszliśmy do wniosku, za przeproszeniem, możecie to wyciąć potem, że no, musimy się wysiusiać gdzieś po drodze. Ludzka rzecz. Harcerz stojący na warcie usłyszał kroki idących po lesie ludzi, no i co zawołał? Stój, kto idzie? Więc myśmy odpowiedzieli, kto idzie, no a on był dumny, przepraszam, źle powiedziałem. On nie powiedział, stój, kto idzie, tylko on zawołał, stój, kto siusia. Więc myśmy odezwali się wówczas. Służba, nie drużba. Tak, służba, nie drużba. No i w każdym razie, że tym harcerstwem właściwie po wojnie skończyłem w 1949 roku, potem w 1957 roku na krótki czas z powrotem do harcerstwa powróciłem. Wiem, że pan do Warszawy przeniósł się w 1938 roku. Tak. W lecie. Tak. Decyzja taty zadecydowała. To nie decyzja, to właściwie ojciec został przeniesiony służbowo, bo był inżynierem, był kierownikiem budowy, jednym z kolejnych kierowników budowy lotniska we Lwowie, na Skniłowie. I w 1937 roku został przeniesiony do Warszawy, no, również na stanowisko kierownika budowy nowego lotniska, które miało być na Gocławiu, tam gdzie teraz jest ta dzielnica mieszkaniowa Gocław. No, moja mama nie bardzo chciała ruszyć się ze Lwowa, jak byś piosenki, ta joj, ta dzieta, czemu nie? Ta tylko we Lwowie. Lwów, tylko we Lwowie, prawda, urodzona lwowianka. Nie, zresztą urodzona, cały czas mieszkała tam, uczyła się, pracowała. Ale ojciec no nie chciał rzucić tracić tej szansy, prawda, bo stanowisko lepsze i warunki lepsze, za jakie dostawał tu w Warszawie. Więc ostatecznie było tak, że ojciec przejechał na wiosnę 1937 roku, znalazł się już w Warszawie. Natomiast my, cała rodzina, reszta, znalazła się w 1938 roku dopiero w Warszawie. Panie Tadeuszu, jak pan pamięta 1 września? Jak pamiętam 1 września? No 1 września, to trzeba powiedzieć, już przed 1 września, bo myśmy byli na wakacjach nad morzem, na Helu, w chałupach. Już się czuło się, że wojna się zbliża. Ojciec miał przyjechać do nas na ten Hel na dłużej, ale przyjechał dopiero gdzieś koło 20 sierpnia. Tak? I decyzja, że wracamy do Warszawy wcześniej. Wybuch wojny zastał nas w drodze właściwie do Warszawy, z tym, że no, czuło się już ten nastrój wojenny. W jaki sposób? Jak to było, nerwowo, czy ludzie już... No nie, no było tyle, że budowane były zasieki na Helu, prawda. Pojechaliśmy w pewnym momencie na wycieczkę samochodem. Przez znajomych zabranie na w stronę niemieckiej granicy, pamiętam, koło Swarzewa. Mhm. Podjechaliśmy do tej granicy, ostatni szlaban polski był, w perspektywie widać był szlaban niemiecki. Patrzyliśmy, nie zdając sobie jeszcze wtedy sprawy, że za niecałe 2 tygodnie tędy już Niemcy będą wkraczali na nasz teren. Żołnierze już się przygotowywali do walki, i nie tylko, prawda, broń, umundurowanie, ale no, nastrój już taki wojenny. Więc jak już wyjeżdżaliśmy z Helu 26 sierpnia, to przejeżdżaliśmy przez Gdańsk. Pociągi wtedy jeździły z Warszawy na Hel, prawda, do Gdyni, przez Gdańsk i przez terytorium Prus Wschodnich, to już w Prusach Wschodnich właśnie i w terenie Gdańska widać był ten nastrój, no i ten niezbyt przychylne nastawienie Niemców do przejeżdżających tamtędy Polaków.
1939 rok, no, zbudził nas ojciec. Ojciec, właściwie ściśle mówiąc, zbudziły nas ryk samolotów. I ojciec wyskoczył na balkon i w pierwszej chwili, to ćwiczenia. Ale za chwilę zobaczył i usłyszał, że te samoloty bombardują most Poniatowskiego. Myśmy mieszkali kilkaset metrów od mostu Poniatowskiego. No więc momentalnie wskoczył do mieszkania z powrotem. To wojna zaczyna się. No rzeczywiście zostaliśmy, że tak powiem, wyrwani z łóżek natychmiast i do schronu, czyli do piwnicy, bo no, jakieś takie przygotowania były zrobione już. Mama robiła zapasy, bo przed wojną już, prawda, żeby szykować się. Te zapasy, które zresztą inni ludzie zjedli, bo myśmy potem musieli z naszego mieszkania wyjść, przemieścić się gdzie indziej, no ale zapasy by komuś się przydały. No, byliśmy w naszym mieszkaniu do mniej więcej 8-9 września i potem trzeba było się, rodzice zdecydowali, że odejdziemy dalej od mostu, bo bomby spadały często tam w tej okolicy. Niebezpieczne miejsce. Bezpieczniejsze miejsce. Mieszkaliśmy wobec tego, zamieszkaliśmy w mieszkaniu znajomych rodziców, którzy mieszkali dalej znacznie od mostu, ale tam też byliśmy tylko do 10 chyba września, gdzie rodzice zdecydowali, że wychodzimy z Warszawy. No i taką cała gromadka kolumną wymaszerowała z Warszawy. Pamiętam do dzisiaj ten wymarsz nocą. Cała kolumna. Mieliśmy, znaczy rodzice, bo trzeba powiedzieć, ojciec nie został zmobilizowany ze względu nie tylko na wiek, ale za to ze względu na to, że miał słaby bardzo wzrok i wobec powyższego nie został zmobilizowany. Dodajmy, że był odznaczony w 1920 roku Krzyżem Walecznym. Brał udział w I wojnie światowej. Tak jest, zgadza się. Brał udział w I wojnie światowej, miał Krzyży Walecznych. No, jak to się mówi, tradycje wojenne staraliśmy się utrzymać. Potem ojciec został odznaczony wyżej w 1944 roku. Natomiast mnie udało się również zdobyć ten Krzyż Walecznych. To niesamowite, naprawdę. Panie Tadeuszu, zapytam o ten moment wybuchu wojny. Czy pan bał się, czy była jakaś panika, jaka reakcja? Czy to było wszystko automatycznie robione? Nie, to wszystko było raczej robione automatycznie, bo myśmy wszyscy ludzie wiedzieli już, że wojna wybuchła, że no, jest to niebezpieczeństwo czyha, powiedzmy, na nas. I nawet to wyjście z Warszawy, no to dlatego, że wszyscy rodzice uważali, że Warszawa miała się bronić. Ojciec z bratem, był apel przedtem pułkownika Umiastowskiego, żeby wychodzić z Warszawy, bo mężczyźni w wieku poborowym to prawda, powinni z Warszawy wychodzić, ponieważ brat miał już 16 lat. Zdecydował ojciec wychodzić z Warszawy, no i wtedy w nocy właśnie wybaszerowywaliśmy z Warszawy całą kolumienką, ojciec, siostra, mama, brat mój. Ojciec wcześniej wyszedł z bratem na apel pułkownika Umiastowskiego, ale zdecydowanie, że tak jak Umiastowski mówił, żeby się zaciągać gdzieś do oddziałów wojskowych, ale no ojca nie chcieli. Czyli poborowy to był między 15 a 40 rokiem życia. Znaczy, apelował Umiastowski, że mężczyźni powyżej 15 roku życia wychodzili z miasta w kierunku na wschód, bo tam będą przyjmowani do wojska i tam będą mogli no, przydać się, powiedzmy, ojczyźnie w ten sposób. No, Czy pana służba w harcerstwie pomogła panu? No, podjęciu decyzji jakichś. Na pewno tak. No, w tym momencie zuchów takich małych jak ja to jeszcze nie przyjmowano.
bo miałem wtedy w czasie wybuchu wojny, 10 lat miałem, skończone 10 lat, no więc nie przyjmowano do wojska nigdzie. Ojciec z bratem, którzy uszli tych kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, też ich nigdzie nie przyjęli do żadnej jednostki, bo ojca uważali, że już za stary, no a brat, no też no, nie mało przydatny do tej wojska, więc wobec powyższego, no ojciec zdecydował, gdzieś koło Garworina, wracamy do domu, nie ma sensu, drogi były zresztą bombardowane, wszystko, więc wobec tego po 24 godzinach znaleźli się z powrotem u nas i już wtedy razem, gdzieś dopiero 10 wychodziliśmy z Warszawy nocą. Doszliśmy do Radości i tam spędziliśmy okres od tego 10 do 27, do chwili kapitulacji Warszawy. Zresztą tu pamiętam moment pierwszego zetknięcia się z żołnierzami niemieckimi, którzy, no, nasi żołnierze wycofywali się, ostrzeliwując się, a Niemcy, prawda, postępowali za nimi. I w pewnym momencie miała miejsce śmieszna dosyć historia, bo myśmy byli w takim domku u znajomych naszych, kuzynów naszych. I w momencie tego przełomu moja mama była w toalecie. To toalety w tamtym czasie to były tak zwane słabojki. I Niemcy następowali, nasi się wycofywali. I w pewnym momencie Niemiec stanął przed furtką domu i zaczął wołać, żeby otworzyć. Moja mama nie wiedziała, co w tym momencie zrobić. No, każe Niemiec wyjść, więc zdecydowała się w mieszkaniu. Poza moim ojcem nie było żadnych mężczyzn, bo tam właściciel tego domku został w Warszawie. Natomiast była jego żona, nasza kuzynka, z trójką dzieci i my, moja mama z nami trójką. Więc mama zdecydowała się wyjść z tej toalety, z tego spławojki. Doszła do płotu, bo Niemiec wołał, żeby podeszła. No i nie rozumiem, mówi do niego. A on się na to pyta, parlez-vous français? Jak mama powiedziała, oui. No więc wobec powyższego, jak mama odpowiedziała mu po francusku, zaczęli rozmawiać ze sobą. Ale to o co chodziło, bo mama bała się, bo w pierwszym momencie, zanim mama wyszła z tej toalety, to po ogrodzie biegał pies naszych gospodarzy, taki wilczur właściwie, jak to jest. No i Niemcy zastrzelili tego psa, więc mama się bała, że będą strzelać. Więc wobec tego ten mówił, powiedział jej, żeby otworzyła furtkę, otworzyła, weszła. Weszła, Niemcy weszli do domu, ten oficer, z nimi kilku żołnierzy. No i spotkanie na parterze domu, gdzie pyta Niemiec, czy są tu mężczyźni, więc mama mówi, tak, jest mąż na górze, ale on jest, no, częściowo niewidomy, źle. Pyta, ojciec w tym momencie stanął na schodach, a Niemiec pyta, czemu nie w wojsku. Mama mu powiedziała po francusku, parce que mal aux yeux, a ojciec miał oczy, ponieważ potłukł okulary, więc były poklejone białą taśmą i wyglądał rzeczywiście jako zupełny ślepiec. No więc odbyła się rewizja w domu, na parterze, na górze, potem sprawdzili wszystko, nikogo więcej nie zobaczyli. Skończyło się dobrze, dla nas również to wszystko. I to był ten pierwszy dzień, gdzie myśmy zrozumieli, zobaczyli, że jesteśmy już w rękach Niemców. Panie Tadeuszu, no przejdziemy do bardziej chyba barwnego okresu w czasie wojny światowej do powstania. Młodzi ludzie z reguły, mówi pan, że zadają pytanie, czy pan strzelał, czy... Tak, to jest. A mówi pan, że to w tamtym okresie było odwrotnie tutaj, do pana strzelali. Tak, wszystko. Proszę powiedzieć, takie najbardziej
No, pana zdaniem najmocniejsze momenty z tego powstania, które panu zapadły najbardziej w pamięci? Na pierwszy moment taki wybuchu, tuż przed wybuchem powstania, ponieważ ja byłem drużynowym drużyny przybocznej komendanta służby pomocniczych, harcmistrza Buropatwy Gozdala, to jego kolejne pseudonimy, faktycznie Przemysława Góreckiego, harcmistrza, który od 15 lipca już byliśmy, moja drużyna była na służbie u niego. Musieliśmy już od tego 15 lipca nie mieszkaliśmy w domu. Dlatego, że chodziło o to, żeby w chwili przełomu, kiedy nastąpi ewentualnie wybuch powstania, czy walki o Warszawę nastąpią, żebyśmy nie byli daleko i wobec powyższego byłem rozkaz ze swoimi chłopakami, ażeby wszyscy przenieśli się na tą stronę, zachodnią stronę Wisły, tak żebyśmy nie byli odcięci. Także ja już od 15 września byłem drużyną służbową i mieliśmy służbę od rana do wieczora, to znaczy patrol służbowy był na służbie, natomiast wszyscy zmieniali się codziennie. Jeden patrol był na służbie, drugi patrol był gotów do służby i w ten sposób się od rana do wieczora pełniliśmy służbę. I tak było od 15 sierpnia do momentu, kiedy dostaliśmy ten rozkaz, żeby wszyscy przenieśli się na tą stronę Wisły. O co chodziło? Powiedziałem, że musieliśmy mieć blisko w razie wybuchu, ale pewien problem powstał, bo rodzice, którzy przedtem zgadzali się, że ci chłopcy od rana do wieczora, co trzeci dzień praktycznie, byli poza domem, to w momencie, jak się rodzice dowiedzieli, że ci chłopcy mają mieszkać poza domem, to już nastąpiły protesty i tych szereg ludzi, tych najmłodszych moich chłopaków, rodzice nie puścili z powrotem i nie tylko to, ale po prostu wywieźli poza Warszawę. No i ci chłopcy, z którymi się potykałem po wojnie, mieli zawsze te, no jak ktoś mówi, wyrzut tą, że chcieli służyć, walczyli, a nam rodzice nie pozwolili. Ale to było z drugiej strony zrozumiałe. No. Ja natomiast tego pierwszego dnia do wybuchu powstania byłem na służbie akuratnie i dzień przed wybuchem 31, ponieważ zmieniliśmy kwaterę, miejsce postoju, jak to się nazywa, MP, no, trochę się mówi, to Gozdal, mój dowódca, Kuropatwa, powiedział, dał rozkaz, by musieliśmy powiadomić wszystkie dzielnice służby pomocniczej, że nasze miejsce postoju jest inne. Wobec tego ja jeździłem na rowerze tego 31 lipca, a deszcz lał jak z cebra i wobec powyższego, no, by wyrazić sobie może, jak wyglądałem. No, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że miałem rower. A na w rowerach przedwojennych siodełka, to państwo wiecie sobie, że siodełka przed wojną to były ze skóry. Jak ta skóra była może źle wygarbowana, to w momencie jak namokła, jak jeździłem po mieście, to zostawiałem rower przed bramą, biegałem na miejsce i z powrotem na ten rower, na mokre siodełko. Po całym dniu, po kilku godzinach dobrych jeżdżenia, najgorzej się to odbiło na moich spodniach, które były zupełnie brązowe z tyłu, bo wyglądało to niezbyt twarzowo, powiedziałbym, i poprosiłem Gozdala 1 sierpnia rano, druhu, może ja mógłbym pobiec do domu, przebrać się i dobra, leć, masz przepustkę na 3 godziny, idziesz do domu. Wobec tego raniutko wybiegłem z tej ulicy Brackiej, bo nasza kwatera była wtedy już na Brackiej 5, biegnąc na Saską Kępę na ulicę Obrońców 1, gdzie mieszkaliśmy.
Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że powstanie wybucha, bo oficjalny rozkaz został wydany poprzedniego 31 lipca, natomiast jednostki zostały zawiadamiane sukcesywnie i wobec powyższego w momencie, kiedy biegłem do domu, nie wiedziałem jeszcze o wybuchu powstania. No, biegłem, jak to się mówi, jak to młody chłopak, w pewnym sensie, no, wiedząc, że to jest pogotowie, ale żeby do domu się przebrać, byłem zadowolony, że po niebyciu w domu, bo ja już nie mieszkałem od 24, 5 lipca w domu, nie byłem, że się po paru dniach zobaczę z rodziną, biegłem na tę Saską Kępę. W momencie, kiedy wpadłem na Saską do domu, po schodach na pierwsze piętro, bo na pierwszym piętrze mieszkaliśmy, zastukałem do drzwi i drzwi, wbrew zwyczajowi, bo normalnie to mama otwierała albo siostra, drzwi otworzył ojciec, który wkładał pistolet za pasek, ubrany był taki sweter. Jak mnie zobaczył, to można powiedzieć, potraktował nie jak rodzonego syna, którego prawie tydzień nie widział, ale jak żołnierza. Zobaczywszy, mówimy, a ty co tutaj robisz? Przecież za 3 godziny zaczynamy. No, jak to usłyszałem, jak mogę się zbaraniałem troszkę, ale no, trzeba było... Przełknął pan ślinę. Słucham? Przełknął pan ślinę. No, przełknąłem ślinę i trzeba było biec z powrotem na służbę. To tak jak słusznie ojciec tego się spodziewał. No, potraktował mnie jak żołnierza i wyszedł. Ojciec pożegnał się, już wyszedł, bo wychodził na swoim, miał swoje na MP. A ja się stąd dowiedziałem, że o godzinie 17 wybucha powstanie, więc prędko przebrałem się, zjadłem, mama coś dała, siostra mi pogabiała się przebierać, mama dawała jedzenie. I biegiem, wybiegłem z powrotem. I zdążyłem na godzinę 5:15 po trzeciej dobiec na naszą kwaterę i już jak tylko patrzę na kwaterę, powiedziałem, druhu, za 3 godziny powstanie wybucha. Skąd to wiesz? Ja mówię, przed chwilą dowiedziałem się od rodzonego ojca. No, nie bardzo mi jeszcze ufał w tym momencie, ale dosłownie jak ja ledwo skończyłem mu meldować, przybiegł łącznik z głównej kwatery Szarych Szeregów z karteczką, malutką karteczką, taką o jakby jedna czwarta tego, a może 1/8 nawet tego. I na tej karteczce było napisane tylko W 17:00. W 17:00. Co więcej jeszcze? Nic więcej. A 1 sierpnia, oczywiście, 1 sierpnia. 1 sierpnia 1944. No wiedzieliśmy wobec tego, że to już, że wojna się zaczyna, a Gozdal, dostawszy ten rozkaz, rozsyłał łączników do poszczególnych dzielnic, do wszystkich moich chłopaków, których aktualnie było tam 7 chyba na kwaterze, porozsyłał. Ja zostałem. Pytam się, a ja? Ty poczekaj, co innego. Ja wyszedłem. Zostałem przez niego obudzony 1 sierpnia, a przepraszam jeszcze, ważny moment. Otóż tego 1 sierpnia budowaliśmy barykady. Kto mógł, wszyscy byli, zebrali się do budowania barykad i mnie przypadło, nie złożyło się tak, że byłem przy budowie barykady u wylotu Nowogrodzkiej, Poprzek Brackiej przy wylotu Nowogrodzkiej. W momencie, kiedy stałem przy tej barykadzie, układając tam coś, spojrzałem w górę. Ulica Bracka wtedy przeszła prosto w stronę szpitalnej dalej i tam w stronę Placu Napoleona. Podniosłem oczy do góry i co ja zobaczyłem? Zobaczyłem na tle niebieskiego nieba, bo tego dnia nie padał deszcz wtedy. Na tle tego niebłękitnego nieba łopoczący duży, biało-czerwony sztandar. Wyobraża sobie pan, co to było za wrażenie. Po 5 latach
gdzie nie wolno było takiego czegoś publicznie wystawiać, na tle nieba, bo podał biało-czerwony sztandar. Nieprawdopodobny widok. Myślałem sobie, że jesteśmy wolni. Czułem się, że jesteśmy wolni. No, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to na krótko będzie, ale tak było. Ale przywróciłem na kwaterę, położyliśmy się spać. Gozdal mnie obudził około 3 w nocy. Dając mi polecenie, żebym poszedł na pobieg na Powiśle, na ulicę Tamka, gdzie była nasza poprzednia kwatera, która była w jego mieszkaniu, gdzie w skrytce w podłodze były schowane różne dokumenty, jego pas, furażerka i pistolet. Wobec tego pobiegłem w tamtą stronę, mając po drodze, nikt sobie z nas wtedy jeszcze nie zdawał, co i jak to będzie. Gozdel pewnie też, nawet wysyłając mnie tam, nie myślał, nie spodziewał się, ale trzeba było przeskoczyć naprzód przez Aleje Jerozolimskie, a potem przez Nowy Świat. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że obie te ulice są przez Niemców ostrzeliwane. Więc no, Aleje to można było sobie zdawać sprawę, że tak, bo tuż przy Narogu Brackiej i Nowego Światu i Alej stał budynek BGK, który do dzisiaj stoi, obsadzony przez Niemców, gdzie Niemcy mieli swój karabin maszynowy, skąd ostrzeliwali aleje od samego początku. No więc no, trzeba było tę aleję przeskoczyć. Słusznie sobie wykombinowałem, że taki był murek okalający w tym miejscu Aleje Jerozolimskie, że jak ja się skulę, to do rogu alei dojdę. No i tam dopiero będę zastanawiał się, jak przez aleję przeskoczyć. No, kiedy byłem taki, wyglądałem zza tego murka, nie byłem widoczny z BGK, bo tu byłem osłonięty przez ten betonowy, ten płot, mur i płot na tym metalowy. Usłyszałem łomot czołgów jadących od strony Saskiej Kępy, od strony Pragi, przez Aleję Poniatowskiego. No i pierwsza myśl, no to skaczę. Jak oni jadą stamtąd, to Niemcy po prostu są zaaferowani, bo idzie pomoc dla nich. Oni byli w pewnym sensie otoczeni przez powstańców, ale budynek był w ich rękach. I rzeczywiście w momencie, kiedy ja skoczyłem, nikt się nie ani strzała, ani nic, kompletny bez strzału, udało mi się przeskoczyć przez aleję. A co ciekawe, jak na tych czołgach, jak się potem dowiedziałem, Niemcy dla osłony, to był pierwszy dzień właściwie powstania, dla osłony swojej wzięli ludność cywilną, między innymi kilka osób. To nie były jeszcze tak duże grupy jak później, ale jednym z pierwszych jadących na tym czołgu był ksiądz. Ksiądz, który był kapelanem jednostek powstańczych po tej stronie Wisły, a był w tym momencie na rondzie Waszyngtona, skąd te czołgi wyruszały. Podszedł do tych SS-manów i mówi: panowie, ja jestem księdzem, ja mam parafię po tamtej stronie Wisły, a ja tu się znalazłem. Ja muszę się tam przedostać. Siadaj, ksiądz. Był pierwszym, który został posadzony na czołgu i na tym, że czołgu ksiądz jechał od Saskiej Kępy wzdłuż Aleje Poniatowskiego, ale Niemcy mu powiedzieli, że jak on będzie zbliżał się do swojej parafii, to on mu daje słowo, mu ten żołnierz powiedział, oficerze, że on pozwoli mu zeskoczyć i on dojdzie do swojej parafii. No i rzeczywiście, w momencie jak ja przeskakiwałem przez jedno, to czołgi się zwolniły, czy zatrzymały nawet. Ksiądz zeskoczył, biegł w ulicę Bracką i był już na naszym terenie. Pobiegłem dalej przez ulicę Bracką do Nowego Światu i no, zrobiłem pierwszy i zasadniczy błąd, czego nie należy robić. To znaczy, zacząłem wyglądać na tej ulicy Chmielnej zza rogu, bo musiałem dalej tę kolejną przeszkodę przeskoczyć, bo wcześniej minąłem powstańców biegnących
ulicą Chmielną w przeciwnym kierunku niż ja. Tak się potem okazało, oni biegli na spotkanie z tymi czołgami, a ja zacząłem obserwować, co chciałem zaobserwować, co się tam na tym Nowym Świecie. A przepraszam, jeszcze jeden śmieszny moment. Doszedłem do wniosku, jak minęli mi ci powstańcy, od nich ci się nie zatrzymywałem ich, oni biegli w jedną, a w drugą stronę. Doszedłem do wniosku, w ostatniej bramie przed skrzyżowaniem z Nowym Światem, ja dowiem się od ludzi, którzy tam są w bramie, bo na ogół tam byli ci, którzy musieli tam się na czas jakiś schronić. Zorientuję się, co tam się dzieje na Nowym Świecie. Ostrzał jest, czy nie ma. No i dobiegłem do tego nowego, ostatniej bramy. I skręciłem w bramę z ulicy i wpadłem w ramiona pana, który mieszkał dwa piętra wyżej ode mnie. Na trzecim piętrze tego samego domu na Saskiej Kępie. Jak wpadłem, to on zobaczył mnie, oczywiście od razu mnie poznał. Tadziu, co ty tutaj robisz? Mamusia by się gniewała, jakby wiedziała, że ty tak biegasz. A ja na to odpowiedziałem tylko, mamusia wie. Odwróciłem się i poleciałem dalej Chmielną ulicą. I dobiegłem do rogu. I zrobiłem pierwszy błąd, to znaczy zacząłem za tego węgła wyglądać. Niemiec musiał się zorientować, tamten ktoś się przymierza do skoku. Ja raz wyjrzałem, cisza. Drugi raz wyjrzałem, cisza. Trzeci raz wyjrzałem, cisza. No to hop, zrobiłem parę kroków i po raz pierwszy zdarzyło się, że do mnie strzelano. Ja byłem jeden na środku tej jezdni, a Niemiec z BGK strzelał. Ale jak on zaczął strzelać, to ja zrobiłem taki łuk i znalazłem się na przeciwległym rogu ulicy Chmielnej i Nowego Światu, ale po tej samej stronie Nowego Światu jeszcze. A on strzelając ciągnął w przód z tego karabinu maszynowego. I to mnie prawdopodobnie na pewno uratowało. Jak potem mówiłem, że moja mama chyba, wiedząc, że się już zaczęło i wiedząc, że ma w tych szeregach powstańców trzech, bo męża, brata i mnie, pewnie się modliła i myślała, żeby tam bezpiecznie im się udało. No i jakoś się udało przeskoczyć, ale jak przeskoczyłem, to zacząłem to dalej. Zaraz, ja jestem z powrotem po tej samej stronie Nowego Światu, a ja powinienem być tam. No, wobec powyższego pomodliłem się, pomyślałem i skoczyłem. Już teraz nie czekałem. Nie wyglądał pan już? Już nic nie wyglądałem, tylko nagle wyskoczyłem i w momencie, jak on zaczął strzelać, to już była połowa jezdni. Doszedłem na Nowy Świat, na Foksel, potem przez Kopernika, tamkę w dół. Doszedłem do mieszkania tamtego, miałem klucze. Ja wiedziałem, jak się otwiera skrytkę tego. Co pan czuł, przebiegając przez tą jezdnię? Czy nie strach pana nie paraliżował? Czy to było... No, ja się przyznaję do tego bez bicia. Pierwszy raz w życiu miałem takiego stracha. Naprawdę. Ale też pana napędzało to na pewno w jakiś sposób? Nie wiem. Mnie to napędziło do tego, że ja mimowoli zrobiłem ten łuk. Niemiec prawdopodobnie mógł myśleć, że mnie trafił, że jestem ranny. Ja robiłem taki łuk na drugą stronę tej jezdni. I on się prawdopodobnie nie spodziewał, że pan sam człowiek za chwilę znowu będzie skakał. A ja no, rzeczywiście... Determinacja była olbrzymia. No było, była determinacja i był strach. Strach był rzeczywiście. No, nie wstydzę się przyznawać po tylu latach, że strach miałem okrutny. Niesamowity moment. Wiem, że dużo takich mocnych rzeczy działo się na poczcie. No później na poczcie. Na poczcie. Znaczy, bo tego dnia właśnie wziąłem tam te skrytki Gozdala, to wszystko, co miałem, do kieszeni poładowałem, a trzeba powiedzieć, że myśmy w tym dniu jeszcze myśmy chodzili bez opasek. Dlaczego? No bo z daleka już jak opaska, to już było wiadomo, że to trzeba do niego strzelać. Korzystaliście, prawda, jeszcze z momentu? Znaczy, rozkazu, taki rozkaz. Taki rozkaz był. Także nie, opaski były, ale w kieszeni w tym momencie. No i doszedłem z powrotem, wróciłem się, prawda, stamtąd z Powiśla na Saską Kępę. Byłem tym razem bez strzału. Po drodze spotkałem jednego ze swoich chłopaków, najmłodszego zresztą mojego chłopaka. W jakim wieku?
ten najmłodszy miał 12 lat wtedy, Ziutek. Spotkanie z Ziutkiem było świetne, bo w momencie, kiedy spotkaliśmy się na rogu Brackiej i Chmielnej, ja z jednej strony szedłem, on z drugiej. I ja mówię, Ziutek, jesteś? Bo on wyszedł poprzedniego dnia, w chwili, jak Gozdal dostał rozkaz, on wyszedł, miał iść na Żoliborz. Ziutek, ty żyjesz? A żyję, mówi, ale wiesz, mówi, całą noc przeleżałem się z tym, przeleżałem się tam w krzakach w ogrodzie Szaszkim, bo on sobie wymyślał, że przez ogród Szaszki szedł na Żoliborz i dopiero jak żołnierze tam nacierali się, wycofywali, to ja z nimi się też wycofnąłem, ale popatrz, mówi, ile mi cukierków nadawali. No i ten dwunastolatek z cukierkami pełnymi, kieszeniami pełnymi cukierków, no już potem razem obajśmy przeskakiwali przez Aleje Jerozolimskie, tym razem już ja wiedziałem, gdzie z której strony strzelają, on nie, bo on wtedy, jak przeskakiwał, to było jeszcze przed wybuchem powstania, jak przechodził Aleje. No i przyszliśmy na Bracką i wtedy no już zaczęło się normalny okres służby. Z tym, że jeszcze to nie była wtedy Poczta Polowa, ale Poczta Polowa to jest kwestia późniejszego nieco okresu, kiedy nasz dowód zwierzchnik Gozdal, czyli Kuropatwa i z granicą doszli do wniosku, że trzeba zorganizować Pocztę Polową, bo no, powstanie wybuchło, już mnóstwo ludzi było w bramach, w sieniach gdzieś siedziało, nie mając łączności z rodzinami. Więc wobec tego poczta, którą będzie mogli przesyłać z miejsca na miejsce, no i które do obsługi tej poczty zostali zmobilizowani harcerze. Harcerze właściwie, no smarkacze tacy, ja mając lat tych 15 z kawałkiem, 16 prawie, to byłem. Drużynowym byłem, miałem, no ale najmłodszy mój miał 12 lat, prawda, więc no. Panie Tadeuszu, wiem, że po wojnie został pan wywieziony przez Niemców, tak? Tak, znaczy we wrześniu 1944 po kapitulacji zostałem wywieziony do Niemiec. Pracowałem tam w Essen, w zakładach Krupa zbrojeniowych. To jest no zupełnie oddzielny rozdział, prawda? 1000 kilometrów od Polski. No niby nie obóz koncentracyjny, ale ta praca bardzo wycieńczająca. Najlepszym dowodem było, że jak wojna się kończyła już, jeszcze przed samym końcem wojny. To była trzecia, kolejna próba ucieczki. Udało nam się uciec wtedy i no, ja ważyłem bardzo dużo, 39 kilo. Przy wzroście? Słucham? Przy wzroście? No, wzroście mniejszym niż trochę po wojnie, ale dobrze 1,60 m z groszami miałem już. To bardzo niska waga. No, jak to się takie były realia. Takie, no, myśmy pracowali u zakładach Krupa, ale obóz mieliśmy, to był kolejny obóz, w odległości około 30-40 km od Essen. Codziennie byliśmy wożeni do pracy i z powrotem do tych zakładów. Jedzenie dostawaliśmy rano na cały dzień. Teraz jeden posiłek dziennie. Jeden posiłek na dzień, tak, zupełnie. Tylko jak ktoś mi o tym suchym pysku przez całe 24 godziny właściwie, bo jak dostaliśmy ten posiłek wieczorem po przyjeździe, początkowo nie, bo myśmy początkowo dzielili ten posiłek. Na rano zostawialiśmy chleb i tak dalej. Ale krojąc ten chleb do rano, szło poza tym niewiele co było do smarowania, to kruszyło się i marnowało się to wszystko. To zjadało się to wszystko raz i był spokój na 24 godziny. Panie Tadeuszu, można słuchać pana godzinami. Chciałbym, żeby pan na koniec naszego spotkania powiedział do młodych ludzi, apel wystosował.
no, widzimy, że często młodzi ludzie mają dużo innych zainteresowań i niespecjalnie garną się właśnie do harcerstwa, do służby ojczyźnie, a jednak wiemy, że wojna, że wolność nie jest dana raz na zawsze i że to jest jakby nasza przyszłość, naszego narodu. Pan jako osoba, która broniła ojczyzny, która w tak młodym wieku zaczęła służyć ojczyźnie, na pewno chce coś przekazać młodym ludziom. No cóż, proszę pana, z harcerstwem, jak to się mówi, harcerzem się, jak się zostaje harcerzem, to się jest nim na zawsze. Właściwie mój związek z harcerstwem trwał od 37, no praktycznie do 49 roku. Każdy służy tej ojczyźnie w miarę swoich sił i możliwości. Z jednej strony trzeba zgodzić się z tym, że nie jest to takie proste, ale z drugiej strony trzeba wymagać od siebie i od młodych tego, żeby robili to, co w danym momencie mogą dla Polski. Nie polega to na strzelaniu, na rzucaniu granatów, ale na ciężkiej i prawdziwie oddanej służbie dla Polski każdego dnia. W miarę swojego wykształcenia, w miarę swoich zainteresowań, w miarę swoich możliwości. I też, żeby dawać dobry przykład, no bo pan powiedział, że mama, tata, brat, wszyscy służyli, tak? To jest też... No, to prawda, to prawda. Ja mówię tak zawsze, że jak to się mówi, z mlekiem rodziców wyssałem to, że tak trzeba. I tak po prostu się mówiło, tak trzeba i już. Panie Tadeuszu, przyniósł pan ze sobą książkę. Tak. Może dwa słowa powiemy. Ta książka to są materiały historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów, których publikujemy. To jest, można zobaczyć, że to już jest numer 108-109, czyli od czasu założenia naszego stowarzyszenia w roku 1990, upłynęło już troszkę czasu, przepraszam, załgałem, nie 1990, bo 1999 upłynęło troszkę czasu i trochę się tych materiałów zebrało. Tutaj jest między innymi, to jest numer poświęcony głównie 80-leciu powołania Szarych Szeregów, które jak przedtem chyba wspomniałem, proszę bardzo, jak pan czytać. Czy tą książkę można kupić? Tą książkę można dostać, bo właściwie my ich nie sprzedajemy. To dzieje się na tej zasadzie, że dobrowolna ofiara, dobrowolny datek. W jaki sposób właśnie można wesprzeć też? Można wesprzeć nas przez danie 1% Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Stowarzyszenie Szarych Szeregów jako jednostka pożytku publicznego i można kupić taką książkę i też... Dostać tą książkę, nie kupić, bo my jako jednostka pożytku publicznego nie mamy prawa sprzedawać wydawnictw. Natomiast jeżeli ktoś ofiaruje jakieś parę złotych, chętnie to przyjmujemy, żeby nasze utrzymanie było. No, wiemy, że to jest na pewno potrzebne, żeby dalej kultywować. Natomiast tutaj są, tak widać, setny numer. W każdym numerze są materiały bieżące, a jest jeszcze jedno, że w każdym numerze, właściwie nie, co drugim, czy może co trzecim numerze, znajduje się lista tych, co odeszli na wieczną wartę. Bo o wszystkich takich, którzy przestali już służyć, mówi się, że odeszli na wieczną wartę. I wierzymy w to głęboko. No, wierzymy w to, że oni są gdzieś tam i nam też myślą, przynajmniej pomagają. Bardzo panu dziękuję. Również dziękuję. Moim państwa gościem był pan Tadeusz Jarosz, pseudonim Topacz. Zastępca stowarzyszenia, prezes Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Tak jest, prezes przewodniczącego Szarych Szeregów, a w czasie okupacji drużynowy drużyny Zawiszy. Żołnierz Szarych Szeregów w czasie Powstania Warszawskiego. Tak. Bardzo panu dziękuję, wielki zaszczyt. Dziękuję państwu serdecznie, z Panem Bogiem. Dziękuję. O, ciężko wstać.